Dzień dobry, tutaj Afro i witam was w kolejnym odcinku z przepierdalania pieniędzy w grze Counter-Strike Global Offensive. Dzisiaj bardzo wystawiamy na jakość, ponieważ po pierwsze włączyliśmy mikrofon, po drugie nawet kamerę. No jak widzicie, trochę tego więcej dzisiaj przygotowałem. Nakupiłem jakiegoś syfu 81. A może tutaj z tych fajniejszych, no to tutaj beretki z Cobblestone'a, więc no jak wiadomo, skiny z Cobblestone'a są drogie, ponieważ prowadzą tego Dragon Lore'a. A poza tym można też coś fajnego dropnąć, jakieś USP Blue. Tutaj jasno niebieski, słuchajcie, kurde, on jest ładny, żebym sobie zostawił nawet. Wszystko kupiłem w faktorynie, w sumie stwierdziłem, że jak już przepierdalę stana całego, żeby już jakoś coś dropło, no to chociaż żeby to było proste z fabryki. Tutaj takie negiewkę sobie kupiliśmy, nie był on dość drogi, ale bo chciałem też coś z jasno-niebieskich skinów zrobić, no bo stwierdziłem, że pewnie trochę syfu zostanie z tych szarych, no to jeden na koniec sobie wolimy z jasno-niebieskich. Tutaj no to 100 milionów dżunglowych paskowanych. Trochę zjebałem, bo się okazało, że są tanie jak barszcze. Kupowałem właśnie te XL-y za 50 groszy, a się okazało, że te GSG są za 40 groszy, no więc tam trochę straciłem, ale to jakaś fortuna nie jest. No tutaj trochę też z Dusta tych skinów, choć nie wiem, faktory nie, one są tak dodrapane, ja nie wiem jak to działa. Z Dusta 2, bo tam to były, no też to tanie jak barszcz, bo oczywiście to jest zapychacz, no ale można jakieś akacze tam drochnąć, Safari Mesh, zawsze coś. Te z Dusta są trochę droższe niż z Lenka, to jest ciekawe. Akacz Safari Mesh jest droższy niż AWP. No i to już są fajniejsze skiny, bo tu właśnie to jest Overpassa 3 i 3 z Rising Sun na pomarańczowej kimono. No ja sam nawet gram z taką GS-ką, z tą autokampą, ale w jednym faktoryniu. No dobra, no to zaczniemy. Myślę, że będziemy robić tak. Walimy 5. Już w kontakcie handlu z bronią. Walimy 5 tych dżunglowych piaskowych. Raz, dwa. Mogę to tak robić? No. 3, 5. 5 walimy, 4 z Dusta. Patrzcie, no ale to są faktory, nie kurde, prosto z fabryki, a patrzcie jakie odrapane. To jest też z Dusta, tak to może być, 4. No i jedną z tych fajniejszych, tym, wiadomo. A nie wiem, od czego sobie zacznie, może od tych baretek. A to, coś to jest, jakieś naklejki, kurde. Ktoś się postarał z tym skinem, dobra, ja zacznę sobie odbierać tak. Może mam jakiś uspust dropnie. Dobra. No gotowe do wymiany, no i próbujemy pierwszy z 8 bodajże przygotowałem. Tak, Daryl go. No, kolekcja Lake, niestety. Ale można się było to spodziewać. Ale jeszcze parę prób mamy. Spróbujemy sobie drugi raz z tymi. Czemu to się tu nie załadowało? Drugi raz z baretkami spróbujemy tymi koblowymi. Oczywiście dżunglowych paskowanych najpierw się trzeba pozbyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest z Dusta. Tak, to jest z Dusta, no to możemy więcej tych. No są autokampy, może to pomoże, żeby coś lepszego dropnęło. Dobra, 4 z Dusta, 5 z Lake'a i 1 z Kobla. Gotowy do wymiany. Szkoda, że nie ma tej animacji jak kiedyś, że się podpisywało, to się tamten robiło, ale fajnie to wyglądało. A teraz na szybciocha to się dzieje, no ale trudno. Gotowi? Próbujemy. Safari Mesh, no proszę bardzo, no to już... To już lepiej. Powiedziałbym nawet, że to wychodzimy na plus, nadrzucając te beretki. Zobaczmy. No śliczne, no słuchajcie, zero odrapań. Będę miał... No tutaj trochę odrapany z tyłu. A będę miał z czym grać. Zobaczmy, na rynku społeczności. W lepszy w tle ekran, więc to widzicie. To spoko. Nie zobaczyłem, po ile taki akacz chodzi w faktoryniu. To jest przekłamane tak naprawdę. Aha. 2,60. No to nie jesteśmy na plus zdecydowanie. Dlaczego mi się dało, że ta siatka Safari jest lepsza? Faktorium. No trudno, ale będę miał przynajmniej z czym grać.
Zawsze to lepiej niż ten FAMAS, który chodzi po... Dokładnie. Teraz sprawdzimy. No właśnie, 40 groszy. Zawsze coś. Przynajmniej zrobiliśmy 50% z tego, co wydaliśmy, a nie 10%. Dobrze. No to co, lecimy dalej, no. Czyli najpierw napchamy sobie tych autocamp. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wszystkie autocampy z tego, z 102. No cóż, teraz dzielić, co? No może ten kozacki z naklejkami. Aż szkoda, przemielić, no ale akurat ten skin mi się nie bardzo podoba, więc tego bym z nim nie grał. Ktoś się kto drożej sprzedać, myślę, z takimi naklejkami faktorynią. Ale dobrze, no to jego strata, nie będziemy się zastanawiać. No tylko próbujemy, czy coś nam ten dropnie. No ten Glock jest najfajniejszy, nie? No ale jakby cokolwiek dropnął z tego overpassa, też by było fajnie. No i proszę, za trzecim razem było 10% szans, ale się udało, no i zobaczymy, o ile takie MP7 chodzi, czy ja w ogóle, czy to w ogóle miał sens, czy warto było szaleć tak. Jezus Maria. Jestem głupi, przecież to chodzi po 4. Czemu to? Co znów stasz mnie okubał? Czekajcie. Overpass, jak się okaże, że cały ten opening, że całe te kontrakty i wady nie miały sensu, to się zdenerwuje. Overpass Collection, no zobaczmy, czy ja drop... Akurat dropnąłem faktycznie w tym overpassie, to tak było pół na pół. Jakby na Deagle dropnął albo Glock, też by było super. A to niby 4,15 euro. A tutaj pisze 4 złote. No chyba, że coś mi dokładnie po prostu. No zobaczmy. Wejdziemy sobie Steam, społeczność, rynek. Bo to akurat to mediany sprzedaży to co mi gówno znaczy, więc... No choć co jest był straszny, może też gówno znaczy się okaże. No widzicie! Mówiłem, że co to było w ogóle za mediana cen sprzedaży? Come on, to jest pod wydychy. Prawie, a tam pisał, że po 4 zł, no to czekajcie, to może to jest siatka Safari? Wiedziałem, że to faktory nie są, kurczę, ten. No to jest faktory nie, co nam dropło, tak? Przerzucam same faktory, no nie mogę minimalware dropnąć. Minimalware! No jak to jest w ogóle możliwe? Wrzucasz same faktory nie odrobić i minimalware. Przecież wszystkie kupiłem faktorynio. No dobra, zobaczmy chociaż tą siatkę. Nie, no ale to już jest akurat... To już jest akurat wrak, bo że te kontakty tak działają. Miałem na rację. Nie, pisz szyf na hazard. Czy tak... Nie, no nas... No może... Może jeszcze sprawdzimy potem na nagraniu. Ale no to są jakieś jajca, kurde, bela. Żeby już kupić... Płacę jak za zboże, no a ten, ale to akurat ten iCatch, to akurat wiedziałem, że lepiej chyba, że on też jest minimalware, to kogoś zapierdol, to Gabe na przyjdę do chałty i mu na... No przecież... No jak to działa? No wrzucasz wszystko prosto z fabryki, a wypada ci minimalware. Ja bym kupił minimalware 10 razy taniej i bym wyszedł na plus. A tak jak to mi się napaliłem na tu faktoryniu, no to chuj nie zgrzybniam. To chyba ostatni odcinek tego typu, jeśli gamer sobie tak z nami pogrywa. No nie trudno, no próbuję dobra, nie będę tak sprzedawał, jak już zaczęliśmy. To specjalnie dla was, dla moich widzów. A tak naprawdę oczywiście, że robię to dla siebie, bo każdy człowiek jest słaby i potrzebuje trochę hazardu w życiu. Będę musiał oszczędzać. Tak monsterki mają wycofywać, no to będę oszczędzał. No dobra, skąd są te XM z Lejka, no to wsadzimy trochę tych XM-u. Ale one są, no wszystko jest faktorynie, no przecież. Możemy się patrzeć, czy on jest odrapany, czy jest nieodrapany. Ale nie wiem jak to działa naprawdę. No okazuje się, że jest to w ogóle, znaczy no
chyba było od początku wiadomo, że jest to w ogóle nieopłacalne, ale trudno. Wywalniamy sobie te z dostaw. No i co? Może zaczniemy teraz do odmiany te kimona wrzucać, co? Próbujmy. No to już jest model. Kurde, no już drobniesz ten skin, który chciałeś. Nie wypada ci minimal ward, no ale próbujemy dalej, nie poddajemy się. No, Mac, jeszcze nawet na to nie patrzył, już jestem wkurwiony. Lecimy dalej, nasze pciocha. Może się jeszcze poszczęścić, no może gdzieś jedno dropnie. Faktory nie tak jak powinna, a nie jakieś. Wrzucam te, co ładnie wyglądają. Bo jak się okazuje, ma to spore znaczenie. Następnie razem jak już to zrobię, to dorzucę w filce testet albo minimal wear. Skoro ten Gabe mnie traktuje w ten sposób, dobra, dorzućmy sobie ten nowy. Dorzućmy sobie tego TP90, tylko jedno miałem. No i co jeszcze sobie dorzuciliśmy? MP9, co? I lecimy dalej z tymi kimonami. Może coś z tego Rising Sama nam dropnie jeszcze. No, lepsze to niż MP7. Ale i tak kolekcja Rising Sun to nie jest. Teraz już rzucimy sobie wszystkie te autokampy już. W sensie te kimono teraz polecimy wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brakuje w sumie tych skinów z Duster. No dobra, no to dorzucimy tyle, ile nam zostało. Aż będziemy tym lejkiem zapychać. 9. Czy ja w ogóle będę miał dość tych szarych skinów? Kupiłem, nie no, liczyłem, że mam się tam 92, no ile mają automatyka, nie kuleje. Jakby co jeszcze dokupię, coś tam jeszcze mi zostało z 5 zera. Kolekcja lejek, hamburger jest ten famas. Całkiem ładnie wygląda, no. A powiedzcie mi, że to gówno mi dopnął faktorynium, nie no. Wszystko dropi minimalware, nie wiem, nie da się dostać faktorynium z kontraktów, czy co? No, każdy jeden ten skin dropnął minimalware. Nie wiem, sprawdzimy chociaż to, będziemy wiedzieć na przyszłość, wy też będziecie wiedzieć, że będziemy zrobić takie głupoty jak ja. Ale może się okazać, że to faktory nie jest drugie jak cholera, a i tak się nawet do kontraktów nie przydaje, to nie wiem do czego. Czy ktoś chce grać z takim niebieskim świerkiem? Kiedy może dostać minimalnego jakiegoś lepszego skina w tej cenie? Nie wiem, ale coś zdecydowanie coś źle policzyłem, mam jeszcze 3 skiny. A mamy mało tego szajsu. Nazwać 10. Dobra. Wyrzucamy pomarańczowe kimono. Super sunset. No pewnie minimal wear. No kurczę, no patrzcie się, wygląda. Nie ma ani jednej ryski. Tutaj coś, tutaj, no ale. Faktory nie też tak wyglądały. No powiedzcie mi, że faktory nie. O Jezus. Dobra, może jesteśmy bogaci. Sprawdzamy 250 szkarłatnych kimono. Okej, no jak, jeśli to coś kosztuje, to wybaczę te wszystkie minimalware'y. To się nazywa szkarłatne kimono. Naprawdę. Broń, którą dropnęliśmy w faktorynium, różni się o 4 zł, kiedy tamta się różni o 20. Ale dobrze, nie narzekamy, no 23 zł piechota mnie chodzi. Całkiem fajnie. Zobaczmy jeszcze tą kolekcję z tego sunseta. Znaczy, co ja mówię, czemu jest tam sunset, jak to jest wschodzące słońce, a nie zachodzące, rising samo. No. No bym dropnął z tym inny storm, nie? A to by była większa różnica, ale no nie narzekamy, jak życie daje nam pomarańcze. To robimy z nich lemoniadę. Potem się dopiero orientujemy, że z pomarańczy się nie robi lemoniady i jesteśmy głupi, wydając pieniądze na hazard w grze internetowej. Dobra, słuchajcie, no mamy... Uda nam się ten jeszcze jeden zrobić, czy... 7, 8, tak, czyli coś źle policzyłem. Jeszcze dokupimy potem 9 tych. 9 tych autokamp do kontraktu. Dobra, no i co, overpass, na co my tu liczymy, na Glocka albo P2000, co? Nie, na Glocka, no na pewno nie na P7 w każdym razie. No zobaczymy, czy drugi raz pod rząd wydropnął dobry skin? Trochę to nie wierzę, więc może chociaż
Ten Safari miałeś by dropnął faktury, nie umiałby z czym grać. No dobra, zawsze coś, ale trochę jest Solidarity, no coś czuję, że tu będzie minimalware. O, myślałem. Ale to jest lepszy niż ten, co ja miałem, bo ja tu dropnąłem, a nie, też minimalware. To zobaczmy, który lepiej wygląda. No ten jest zdecydowanie tutaj zadrapany. Tutaj, a ten, co ja dropnąłem sobie po grze. W sumie po jednych pieniądzach są, tyle wam mogę powiedzieć. Dobra. To słuchajcie, co teraz robimy? Dokupujemy jeszcze 9 tych autokamp beznadziejnych. Co to jest najtańsze? No chyba to będzie, nie? No bo ja tego nakupiłem tyle, że może już rozwaliłem rynek całkiem i się okazuje, że jungle też teraz jest bardzo pożądany skinem. Nie, dalej po 40 groszy chodzą. Nie, to euro 50 w tym, to może przeoszczędzimy 5 groszy jakieś. Spróbujmy, co spróbujemy. Myślę, że można spróbować tego świerka. Zobaczmy, po ile świerk chodzi. Nie, drożej. A to... Nie, chyba to jest nie tańsze niż ta autokampa, szczerze, nawet jeśli już jest 10 groszy drożej niż kiedy kupowałem. No. Dobra, no to nie będziemy wymyślać, tylko kupimy też otóż matę. Dżunglową paskowaną 9 tego miałem kupić, tak? Ile ma? 4,60. Kurde, to jeszcze nie stać chyba. Dwa adres podałem, trudno. Najwyżej mi węgiel przyjdzie. Raz, dwa, trzy, starczy mi, starczy, cztery. 5, 6, chyba na styk będzie całkiem, 7, 8, aha, ja chyba wiem czemu, ja nie wiem czy ja mojej tej autokampy, z którymi nie grałem, nie wrzuciłem przypadkiem do kontraktu, raz, 2, 7, 8, 9, no idealnie po prostu do zera się prawie wyczyściliśmy, ale mamy, no dobra, no to nam wyszedł dodatkowy kontrakt przez przypadek. Próbujemy. Użyj w kontrakcie, no bo ja grałem z tą autokampą pomarańczowe kimono, a ją przez przypadek wrzuciłem chyba do kontraktu. Nie wiem czy ona była faktory, nie wiem czy nie była, no mniejsze auto. Bo i tak widzimy, nawet jak wrzucamy same faktory, nie, to można wylecieć minimalware. No i ostatnia szansa, żeby to się jeszcze zwróciło. A jak nie, no to nie wiem, no to przynajmniej będziemy mieli 1/3 z tego co wydaliśmy. Zajebiste pocieszenie. Dobra, próbujemy. Błotniak! Wspaniały skin. No dobra, podsumowując. Dropnęły nam dwa skiny z tych kolekcji, które chcieliśmy. Jeden z overpassa, jeden z sunsetu. Ale z overpassa nie wiem, że dropnął najgorszy skin, to minimalware. Z tego, ze wschodzącego słońca też dropnął gorszy skin. Akurat dropnął, musiał dropnąć faktorynio. Dropnęła AFK, dropnął AKC. No policzmy teraz, ile my mamy tych. Ile my mamy tych jasno-niebieskich, żeby ewentualnie móc coś zrobić. Raz, dwa, trzy, czekaj, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No chyba bardzo bym nie chciał. Chyba nie będziemy wrzucać. To może jakieś XM, to na pewno nie jest drogie. Co ty jeszcze mam jasno niebieskiego? No zobaczmy w sumie, co ja tu mam jeszcze jasno niebieskiego. Może z czym gram ewentualnie. Grot to na pewno nie wrzucimy, a poza tym to nawet nie jest jasno niebieskie. O, mam jeszcze jedną, mam taką tą... Dobra, no field tested, stress test i tak. Nie wierzę, żebym drupnęło coś dobrego. Fijawki nie, fijawki jest bez sensu wrzucać. Tutaj ten fijonowy rozporek niech będzie. Natomiast negelik to był od razu przewidziany. Dobra, te maki też można obydwa wyjebać. Tego wężowego kamuflaża też. Ten ump, kurczę, no on jest faktory nie ump. Po ile on chodzi?
To jakiś glock możemy wydropić, dobra, zobaczę. UMP, włókno węglowe, no już kurde, nic nie dokupię, musiałbym znowu doładować. Albo sprzedać jakiegoś case'a, ewentualnie włókno węglowe, które nie da, dobra, to też jest tam już barszcz. Możemy to wrzucić, tego naszego na pewno nie wrzucamy. A to MP7, no dobra, nie czekajcie, no zobaczymy. Kolekcja Overpass. Zobaczymy, może jeszcze spróbujemy. I co to jest? No ten XM jest nic nie warty, ta CZK jest trochę warta. Ale nie, no to na 1000%. Nie wyjdziemy na plus na tych minimalware'ach. No nawet zakładając, że tą CZK dropniemy, to ile ono minimalware kosztuje. Mam 3,80 właśnie. Nie chuja tego nie robimy. Naszego maczka też nie wrzucamy. No dobra, no wiek mi tego fajcowa, no. Najwyżej poleci mi flip tested. No co zrobisz? No zrobisz, nic nie zrobisz. No dobra, no i zobaczymy. Co nam niebieskiego dropnie na koniec? Czy będzie to game changer? Czy przez tego 5-7 dropnie nam jakiś field tested SG? Albo field tested USP nocne operacje? Nie no, USP byłby spoko. Dobra, już koniec gadania, gotowe do wymiany, kontynuuj. USP. Wygląda całkiem przyzwoicie. To jest trochę jakieś obsranie, no może... W trenie to pewnie nie jest, mam nadzieję, że minimalware. Minimalware? No dobra, zobaczmy. USB, mocne operacje. Mocne operacje. Ten wizer już nie przerazi, no dobra, USB. Chyba 60. Czyli podsumowując. To kosztuje powiedzmy 21 zł. To kosztuje 4 w porywach. To kosztuje razem 5, czyli 3 dychy. No, z 80 zł zrobiło się jakieś 35. Czyli jak widzimy, openingi w CSGO Global Offensive są bardzo prawda, dochodowym biznesem i można się na nie łatwo dorobić, dlatego na pewno pojawi się jeszcze bardzo dużo odcinków tego typu i dorobimy się w ten sposób do jakiejś awki Dragonlora. Na razie to tyle. Idę płakać w kącie, może wyrwę jakąś współpracę, żeby się mieć z czego utrzymać. A na razie to tyle, cześć.